Jestem z przyjaciółmi, jestem z moją córką. Jestem, że tak powiem, uwaga, bo to będzie hit. Jestem też bardzo blisko z mamą mojej córki i jej obecnym partnerem i będę chrzestnym ich drugiego dziecka. Taka współczesna rodzina patchworkowa, to wam się bardzo fajnie. Nie, to znaczy, że mam dobre kontakty z nimi, to są bardzo fajni, dobrzy ludzie. Pytania tutaj do ciebie spływają. Czy dużo pań podrywało Grzegorza w programie? Nie, ja to nie. Ja to skromny jestem, ja ten. A oj, widzisz, w końcu normalne pytanie. Irena, masz dziewczynę? Nie. A miałem, ale nie mam. Ale będzie jakaś następna. Oczywiście, że będzie. Mam dziecko, a chciałbym jeszcze dwójkę, jakby ktoś chciał wiedzieć. A robię bardzo dobre dzieci. No, zrobiłem jedno i jest bardzo fajne, mam referencję. Jaka jest twoja córka, Julka? Julcia jest po pierwsze jesteśmy przyjaciółmi. Zanim jestem tatą, jesteśmy przyjaciółmi, jestem jej bratem, kolegą i tak dalej. Rozmawiam z nią o wszystkim oprócz takich rzeczach kobiecych. To już zostawiam jej mamie. Ja o tym nie rozmawiam i nie chcę o tym w ogóle wiedzieć. Ale jeżeli chodzi o alkohol, o narkotyki, o jakieś różne trudne tematy, o to, że może się przede mną otworzyć i że może mi wszystko powiedzieć, to powiedziałem, że najgorsza prawda, tak nawet mówił zawsze do nas nasz ojciec, który był czasami jeszcze, tak, miał takie momenty, że był fajnym ojcem, mówił, że najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa i ma rację, więc tak samo ja powtarzam mojemu dziecku, że co by się nie działo, kochanie, jestem twoim tatą i ja zawsze cię będę kochał i możesz zawsze mi wszystko powiedzieć i o wszystko się doradzić. Poczekaj, bo tutaj ludzie zasypują nas pytaniami. Czy twoja córka mówi po polsku? Oczywiście, że moja córa mówi po polsku. Uczy się ode mnie wielu słówek po polsku, a ja uczę się wielu słówek po angielsku, pomimo tego, że powiedziałam... A brzydkich słówek też się uczysz? Nie, ja jej tłumaczę, co to są brzydkie słowa i które są naprawdę, a które nie. Ma 13 lat, już się buntuje. I jest trochę niegrzeczna do swojej mamy. No do mnie jeszcze taka nie jest, więc i oczywiście ja z moją ekspartnerką stoimy zawsze twardo, że co by się nie działo, to ja za nią, a ona za mną, bo ja doskonałym ojcem też nie jestem. Bardzo często mnie nie ma. Jak mnie nie ma, to moja mała jest niezadowolona, że tato jest w Indiach, tato jest w Gwatemali, gdzieś tam tak dalej i nie ma przy mnie jej, prawda? Ale na szczęście mam tą moją ekspartnerkę, która jej tłumaczy. Taty nie ma z takich różnych względów, że on pracuje. To nie jest tak, że on, nie wiem, pokazuje się cokolwiek. Więc my pomagamy sobie nawzajem, żeby to nasze dziecko... Wspólnie ją wychowujecie. Tak, wspólnie, żeby to nasze dziecko jakoś przeszło ten wiek taki trudny od 13 roku życia, gdzie ja też jakimś najłatwiejszym pewnie dzieckiem nie byłem, ale no mówię, nie miałem jakiejś tam... Znaczy matki już nie miałem, a dla taty, tak jak on nie był jakimś tam wzorem ojcostwa, to były momenty, że ja nie byłem wzorem perfekcyjnego syna.